witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru San Tomasz. Leśne Grzdyle. American Lager. Skład: woda, słody jęczmienny, słody pszeniczne, chmiele, lunga, marynka, chinook, citra, drożdże, W34/70. Piwo górnej fermentacji, przepraszam bardzo. Czy to jest lager, czy ale? Chmielone na zimno, niefiltrowane, pasteryzowane. Zawiera osad chmielowo-drożdżowy. Unikać nasłonecznienia. Alkohol 5,4. Ekstrakt 12 BLG. Okej, okay. A tu mamy jeszcze historię. Leśne Grzdyle. Podobnie jak chochliki wieczorne, można spotkać w lasach Ziemi Świętokrzyskiej. To istoty, których zadaniem jest czynienie dobra i zapewnienie porządku w lasach. Często sprzątają po wybrykach chochlików wieczornych. Choć nie jest to łatwe. Dobrze jest spotkać leśnego grzdyla. Czasami wystarczy się tylko rozglądnąć. Bardzo ładna etykieta. I wszystkie piwa z tego browaru mają podobny styl artystyczny. Także naprawdę bardzo ładne. Kapsel Tarnego Las. Piwo, jak widzicie, w którym piana opada, został tylko lacing i sucha piana na szkle. Doleję trochę osady z na butelki. O. Rzeczywiście jest niefiltrowane. Jasna, słomkowa barwa, ale przez to niefiltrowanie wchodzi taki lekki pomarańcz. Oczywiście jest takie mętne. Drobinki teraz jeszcze w dodatku dolałem z tego dna chmielowe. Biała, niewielka piana, ale za to wyglądająco bardzo kremowo. Drobne kanierzyki. Bardzo ładne. Bardzo ładny, jak to powiedzieć, chmielowy na pewno, cytrusowy i taki lekko egzotyczny aromat. Oczywiście trochę słodowości, ale naprawdę ta cytrusowość, te zesty powiedzmy z pomarańczy, z limonki tu są i bardzo ładnie pachną. Ale mamy też takie słodsze, trochę białych owoców, trochę mango, ale wszystko jest bardzo takie zestowe i cytrusowe. No i trochę słodowości oczywiście. Spróbujmy. Tego mi było trzeba. Bardzo dobre. Fajna słodowość, takie średnie do pełnego ciało. Cytrusowość od razu. Trochę takiej goryczki grejpfrutowej, trochę albido. Ale rzeczywiście sporo zestów, bardzo odświeżające. Czuć tą ziarnistość od pszenicy. Bardzo przyjemne piwo. Bardzo ładnie gaszące pragnienie. Goryczka sama w sobie nie jest zbyt duża, ale przyjemna taka grejpfrutowa. Naprawdę bardzo fajne piwo. Jeżeli tylko możecie, spróbujcie, a ciężko jest dostać butelkę. W większości sprzedawane piwa tego browaru sprzedawane są w pubach. Także ciężko jest dostać butelkę, naprawdę. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby nie Wam przypomnę, ukażę nowe filmy na kanale i Wasze zdrowie.